Jesteśmy w Nakle. W Nakle się urodziłem. Można powiedzieć, że tutaj wszystko się zaczęło. Tutaj rozpoczęła się moja przygoda z muzyką, a konkretnie z muzyką organową. W 2005 roku bezapelacyjnie zwyciężył w 15. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina. Mało kto wie, że Rafał Blechacz muzyczną przygodę rozpoczął jednak od kościoła. Od dzieciństwa interesował się organami. Chciał koniecznie na nie grać. Z tym instrumentem, jakby można powiedzieć, wiązałem swoją przyszłość. Marzyłem o tym, aby grać tutaj, w tym kościele. To tutaj kształtowała się jego dusza artystyczna, ten potencjał, ta moc. My, słuchając jego gry, stwierdziliśmy, że nie znamy tego instrumentu. Nie wiedzieliśmy, że on ma takie możliwości. Później był już fortepian i szkoła muzyczna, stąd indywidualny tok nauczania w liceum. Okazuje się, że Rafał Blechacz to nie tylko wielki artysta, przede wszystkim wielki artysta, ale również świetny uczeń. Proszę zwrócić uwagę, że pojawiają się tutaj tylko piątki, czwórki plus. Rafał Blechacz uczył się w Państwowej Szkole w Bydgoszczy. Tam też ukończył studia na Akademii Muzycznej. A tutaj klasa, w której zawsze odbywały się egzaminy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ależ proszę. Dzień dobry. No, za niesamowite spotkanie. No to skoro już jesteś w murach naszej szkoły, no to krótki egzamin. No, dlaczego nie? To jakie to są dźwięki? Wydaje mi się, że F. A to? A. A ten? D z małym, bym powiedział, wskazaniem na cis, dlatego że fortepian jest troszkę rozstrojony niestety. Jak przyszedł do mnie po raz pierwszy, to rozpoznawał wszystkie dźwięki we wszystkich rejestrach, we wszystkich tonacjach. Już wtedy, jako taki mały chłopiec, wykazywał ogromne zdolności. No czy się zmienił? Nie widziałam go 12 lat, więc na pewno zmężniał, na pewno to spojrzenie już jest inne, na pewno jest już dojrzalszy, co też i w muzyce słychać. Koncerty ma zaplanowane na kilka lat do przodu. W Polsce występuje raz na 5 lat. Spotkaliśmy się z pianistą właśnie przy tej wyjątkowej okazji w Filharmonii Warszawskiej. Dlaczego tak rzadko można cię słuchać w Polsce? To jest około 45 koncertów rocznie, więc zważywszy, że tyle mamy państw na kuli ziemskiej, no to tak mniej więcej się rozkłada. Rok temu w Nowym Jorku Rafał Blechacz odebrał kolejną prestiżową i wysoką nagrodę. Gilmore 2014. To jest potężna kwota, 300 tysięcy dolarów, które mogę wykorzystać właśnie na dalszy rozwój kariery artystycznej. Ale rozumiem, że Ferrari mógłbyś sobie zakupić za to, czy nie bardzo? Jeżeli bym dobrze uargumentował, że jest to na rozwój kariery, a w związku z tym, że podróżuję bardzo dużo w Europie i to właśnie samochodem, więc może tutaj się uda. Szybką jazdę lubisz? Lubię, dlatego lubię autostrady niemieckie. A często zdarza się tak, że ktoś tam cię jednak zatrzymuje i płacisz mandat, czy wtedy wyciągasz swoją płytę? Raz tak się zdarzyło, że rzeczywiście jechałem z Kopenhagi do Amsterdamu na koncert. Miałem dzień po dniu koncert z orkiestrą. Na szczęście miałem pod ręką płytę z preludiami Fryderyka Chopina. Policjant okazał się melomanem. Czy twoje serce bije szybciej, oprócz tego, że dla muzyki, dla kogoś jeszcze? Czy masz na to czas, znalazłeś? Czasami mam. Twoja partnerka, jeśli mogę zapytać, też jest muzykiem. O, tylko o to zapytam, więcej nie będę drążyć. I tak, i nie. I tak, i nie.